Na kalendarzach 17 listopada, Dzień Czarnego Kota i Studenta. Witam Państwa ze studia przy ulicy Floriańskiej. We wtorkowych wiadomościach Telewizji Imperium rozpoczynamy jako patron medialny kampanię społeczną Pozytywnie Gliwice. Powiemy o żywej bibliotece i nowych funkcjach parkomatów. Wiadomości zaczynamy od informacji dla kierowców. W urządzeniach obsługujących strefę płatnego parkowania została uruchomiona nowa opcja do kupienia biletu. Po wpisaniu numeru rejestracyjnego pojazdu użytkownik wybiera, czy chce przedłużyć czas parkowania pojazdu i dokupić bilet, czy dokonać nowej transakcji. Użytkownik ma możliwość dokupienia biletu w każdym parkomacie tej samej podstrefy, nie tylko w tym, w którym dokonał pierwszego zakupu. W niedzielę odbyły się wybory do gliwickich rad osiedli. O ich przebiegu oraz roli rad opowiedział nam sekretarz miasta Andrzej Karasiński. Rady osiedla pełnią funkcję pomocniczą. Często mówi się, że to są takie organy, które są najbliżej mieszkańców danej społeczności lokalnej. Stąd też podział miasta na osiedla, jest ich 21 i rady osiedlowe w tych osiedlach pełnią funkcję takiego łącznika i często organizują aktywność społeczności lokalnej. W ilu osiedlach odbywały się wczoraj wybory? Wczoraj odbywały się wybory w 13 osiedlach, ale ta informacja jest niepełna. W kolejnych 6 osiedlach rady osiedli będą funkcjonować, dlatego że tam liczba zgłoszeń była na poziomie minimalnym i wyborów w takich sytuacjach od niedawna w Gliwicach się nie przeprowadza. Czyli można powiedzieć, że w 13 plus 6, 19 osiedlach będą funkcjonować rady osiedli, natomiast w 2 nie, dlatego że liczba kandydatów była zbyt mała. Jak liczne są takie rady osiedlowe? We wszystkich osiedlach w Gliwicach w tej chwili 15 osób to jest nominalny taki skład rady osiedla. Z rady osiedla w najbliższych tygodniach będzie wyłaniał się zarząd osiedla. Nie można mówić o frekwencji w skali miasta, tylko trzeba mówić o frekwencji w skali osiedli. I rzeczywiście w tych 13 osiedlach, gdzie wybory się odbywały, frekwencja kształtowała się na poziomie paru punktów procentowych. Dlaczego? To jest osobny temat do zastanowienia się. Myślę, że to jest z jednej strony poziom pewnej aktywności na terenie tych osiedli. Chciałbym przypomnieć, że każdy z kandydatów prowadził kampanię wyborczą, bo takie były prowadzone, na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. Można powiedzieć o jakiejś prawidłowości, a mianowicie w społecznościach małych, dobrze zorganizowanych, mówię o tych społecznościach lokalnych, czyli paradoksalnie w małych osiedlach frekwencja czasem bywa duża. Najwyższą frekwencję, którą zanotowaliśmy nie w tych wyborach, a w poprzednich, to było ponad 30%. Natomiast również prawie że regułą jest to, że najniższa frekwencja jest w największych skupiskach, czyli mówiąc inaczej, w dużych osiedlach mieszkaniowych, gdzie anonimowość jest dużo większa i nie ma tych więzi lokalnych. Wczoraj w kinie Amok odbyła się uroczysta inauguracja kampanii społecznej Pozytywnie Gliwice. Projekt składa się z 3 modułów: Pozytywni w sieci, Pozytywni różni i Pozytywni wobec otoczenia. Na rozpoczęciu wystąpiła gliwicka młodzież, a wykład na temat tolerancji wygłosiła profesor Politechniki Śląskiej. Wydarzeniu patronuje Telewizja Imperium. Od dzisiaj można powiedzieć, że Gliwice są w 100% pozytywne ze sprawą nowej kampanii. Jakiej? Jest to kampania społeczna pozytywnigliwice.pl, której celem jest zwrócenie uwagi społeczności naszego miasta na reagowanie na wszelkie przejawy mowy nienawiści. Panie Prezydencie, dzisiaj startuje bardzo pozytywna kampania społeczna. Czy jest potrzebna Gliwicom? Jest potrzebna, jest bardzo potrzebna. Temat jest aktualny, szczególnie właśnie w środowisku młodych ludzi, dlatego że na co dzień spotykamy się z taką agresywną formą komunikacji. Należy zwrócić na to uwagę i należy zwrócić uwagę na to, jak przeciwdziałać takim formom słownej przemocy, szczególnie w sieci. Koordynatorem całej kampanii jest pani Jolanta Piecuk, dyrektor gimnazjum nr 11. W kampanię tą zaangażowane są placówki oświatowe i kulturalne naszego miasta.
Staramy się być również jako pomoc techniczna, nagłośnienie, organizacja warsztatów. To jest taka nasza domena stała. Mówię o MDK-u. Jesteśmy do pomocy, wspieramy, ale i też organizujemy różne wydarzenia. Między innymi w styczniu, 7 stycznia konkurs kolędy niemieckojęzycznej, który też się wpisuje w to pokazywanie różnych mniejszości, kultur, które na naszej ziemi są obecne. To jest projekt przewidziany na kilka najbliższych lat. Mamy przewidziane w trakcie trwania projektu przeróżnego rodzaju imprezy, które mają zachęcić i zwracać uwagę społeczności gliwickiej na to właśnie takie pozytywne reagowanie na przejawy mowy nienawiści. To będą i konkursy, to będą plenerowe również imprezy, ale to w przyszłości myślę, że szczególnie te imprezy plenerowe to wiosną i latem. Akcję Pozytywniej Gliwice jest także zaangażowana Biblioteka Miejska. W piątek spotkanie autorskie z Ewą Błaszczyk, a wczoraj po raz pierwszy na Śląsku odbyła się żywa biblioteka. Na czym polega ten projekt? Zobaczmy. Poza Młodzieżowym Domem Kultury i innymi instytucjami, w akcję Pozytywniej Gliwice zaangażowana jest także Biblioteka Miejska. W jaki sposób? Oczywiście biblioteka jak najbardziej również z pozytywnymi w jednym szeregu staje. Mamy mnóstwo możliwości, by tę kampanię społeczną, miejską kampanię społeczną wspierać. Jest to wydarzenie zorganizowane w konwencji biblioteki, czyli są czytelnicy, wszystkie chętne osoby, które przychodzą do nas oraz książki, żywe książki, ludzie, których treścią jest ich historia. Są to osoby reprezentujące różne grupy społeczne, wyznaniowe, różni ich naprawdę wiele, sposób poruszania się, wyznanie, pochodzenie. Dzisiaj jest Pani po raz pierwszy w Biblioforum w formie, można powiedzieć śmiało, książki. Jaki to jest tytuł? Matka narkomana. Mówię o swoich doświadczeniach w związku z uzależnieniem mojego dziecka, mojego syna. Z doświadczeniem osoby najbliższej, no bo mama jest zawsze tą osobą najbliższą. A ja tutaj miałem do zaprezentowania właśnie naszą narodowość romską. No i opowiadam o sobie i o naszej narodowości, naszej nacji. Czym się wyróżnia trochę, jakie mają tradycje. A czy były jakieś trudne pytania, które Pana zaskoczyły negatywnie? To znaczy właśnie nie. Spodziewałem się różnych dziwnych pytań, takich właśnie, czy bliżej nam do Niemiec, czy do Czech, czy w ogóle chcemy się odłączyć od Polski. Natomiast takie pytania nie padły. Widać, że ludzie, którzy tutaj przychodzą, no, wykazują jakąś tam dozę zrozumienia dla tych problemów, z którymi się tutaj przyszliśmy zmierzyć wszyscy. Opowiadałeś, ale też byłeś pytany, o co najczęściej? Jak się na pewno tutaj znaleźliśmy, my Romowie, jak moja rodzina się znalazła w Gliwicach, czy jesteśmy właśnie wytykani przez inne kręgi, czy przez Polaków, czy przez też innych. Wykazała się Pani na pewno wielką odwagą, ale po co? Dla siebie, dla tych ludzi, którzy tutaj przyszli? Dzieci, młodzież są teraz bardzo szybko dorosłe, bardzo szybko dojrzałe, ale też szybko wchodzą w krąg takiego zagrożenia, które stwarza obecny świat. I na pewno rodziców, którzy mają dzieci uzależnione, dzieci z problemami, jest dużo. Ja przechodzę to już od 17 lat i chcę powiedzieć, że można przez to przejść, że trzeba dziecku pomagać, trzeba ratować, ale nie za wszelką cenę. Jesteś początkującym dziennikarzem. Jakie będzie podsumowanie Twojego artykułu? Moim podsumowaniem na pewno będzie takie przesłanie dla młodych ludzi, że każdy z nas zmaga się z jakimiś problemami. Mamy marzenia i plany. Zawsze znajdą się osoby, które nas oceniają za plecami. Dlatego nie starajmy się oceniać innych, a będziemy po prostu szczęśliwsi i damy radę w życiu. I to wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Wyniki naszej codziennej pracy można śledzić w internecie na tvimperium.pl i w sieci kablowej Imperium Telekom. Jesteśmy też na Facebooku. W imieniu swoim zespołu dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.
Dzień dobry, witam Państwa. Tomasz Czoik, pora na informacje sportowe. Dziś we Wrocławiu piłkarska kadra Polski zagra towarzysko z Czechami. W drużynie naszych południowych sąsiadów znalazł się pomocnik Piasta Gliwice Kamil Wacek. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że gracz niebiesko-czerwonych pojawi się dziś na murawie. Innym gliwickim akcentem będzie postać Andrzeja Sługockiego, dziennikarza sportowego, który będzie spikerem dzisiejszych zawodów. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.